Aż tak szybko powiedzieć, co to jest zjawisko rozgorzenia, więc występuje ono wtedy, kiedy na przykład w pomieszczeniu, w tym wypadku w piecu, pali się materiał. W tej postaci mamy drzewo suche, sosnowe, bardzo łatwo palne i w pewnym momencie zabieramy dopływ powietrza. I póki jest płomień, on pali się nam ten, pali nam ten materiał, w całym pomieszczeniu zbiera się dym, który jest nasączony niedopalonymi gazami i w momencie, kiedy wypełni nam dym, ten ogień nam przygasa i czeka, aż dostanie dopływ świeżego powietrza. I taki właśnie dopływ mu zaraz podamy, no i zobaczymy, jaki będzie efekt. W momencie, kiedy podchodzę do pieca i nie jestem tego świadomy i nagle otworzę sobie drzwiczki i schylam się po opał, żeby wrzucić, dochodzi do tego zjawiska, no i tak jak mówiłem, albo się pozbędę brwi, albo może dojść do poparzenia. W tym momencie otworzę drzwiczki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy dym. No. Także wystarczyłoby, aby stać bliżej. O! Aż bym się sam przestraszył. Nawet zobaczymy kilka zjawisk. Naraz. No, to bardzo ciekawe. Tego się nie spodziewałem sam, że to kilka razy nastąpi.